Przez ostatnią dekadę zmieniły się potrzeby i zwyczaje zarówno konsumentów, jak i dziennikarzy. Chcą oni komunikacji kompletnej, szybkiej, w atrakcyjnej formie. Na tę ewolucję oczekiwań odpowiadać powinny nowoczesne narzędzia, a w tym przede wszystkim innowacyjne biuro prasowe. Współczesne biura prasowe i newsroomy to multimedialne serwisy informacyjne marek. Publikuje się w nich dzisiaj nie tylko informacje prasowe, ale też artykuły content marketingowe, zdjęcia, infografiki i materiały wideo. Materiały audiowizualne coraz częściej zastępują słowo pisane. Są łatwe w odbiorze, atrakcyjne dla odbiorców, czynią wiedzę i opinie eksperckie bardziej przystępnymi i spełniają niezwykle istotną rolę w procesie edukacyjnym. Dlatego nie zapominajmy uzupełnić informacji prasowej o infografikę, zdjęcia, materiał audio-wideo, tak aby dziennikarze mogli wybrać interesującą dla nich formę przekazu. Istotne jest, aby komunikaty pojawiały się na bieżąco i co ważne dla mediów, wszystkie powinny znajdować się w jednym miejscu, tak aby nie było potrzeby przeszukiwania całej witryny firmy. Wysyłka powinna odbywać się z jednego adresu, który dziennikarz może dodać do zaufanych adresów, aby uniknąć spamu. Social media są dla każdej organizacji jednym z kluczowych kanałów kontaktu z konsumentami, dlatego pamiętajmy na bieżąco udostępniać wiadomości na Facebooku, Twitterze czy innych serwisach. Ponadto biuro prasowe powinno stale monitorować media społecznościowe i bezpośrednio komunikować się z ich użytkownikami. W tym roku dodatkowym wyzwaniem dla działów komunikacji firm będzie przystosowanie swoich serwisów do Google Mobile First Index i rozporządzenia o ochronie danych osobowych. RODO wymusi postęp organizacyjny i technologiczny we wszystkich firmach, które prowadzą swoje interesy w Europie. I choć świadomość problemu jest nadal niska, to już teraz wiele firm przygotowuje swoje newsroomy do funkcjonowania w nowym otoczeniu prawnym.